Witajcie, Paraguay Live, na imię mam Zbyszek i dzisiaj mamy fajny temat, bardzo istotny dla wielu z Was. Także zostańcie z nami i serdeczne pozdrowienia ze słonecznego Paragwaju. Witajcie więc przede wszystkim. Chciałem Wam wszystkim podziękować za masę zapytań, przede wszystkim telefonicznych, przez maila, ale również proszę na dole o komentarze, o więcej komentarzy. Tak? Dzisiaj widzicie ładna pogoda i nasz temat, dzięki za wiele zapytań, jest jak kupić nieruchomość w Paragwaju. Bardzo ciekawy temat i mamy bardzo dużo zapytań na ten temat, więc sądzę, że tym krótkim wideo pomogę tym wszystkim, którzy oczekują dobrej odpowiedzi i poprawnej odpowiedzi przede wszystkim z mojej strony, ok? Zobaczymy się. A więc pierwsze podstawowe pytanie, jak kupić nieruchomość w Paragwaju? Nieruchomość wszelkiego rodzaju, to znaczy tutaj wrzucam również mieszkania, domy oraz działki budowlane. Wszystkiego rodzaju nieruchomości, te wszystkie rzeczy możecie kupować w bardzo prosty sposób na podstawie waszego paszportu. Nie ma znaczenia, czy macie polski paszport, czy niemiecki, amerykański, kanadyjski, czy australijski. Jedyna zasada jest, że musicie mieć ważny paszport. Także na podstawie ważnego paszportu idziecie do notariuszki waszego zaufania, lub lepiej powiedzieć mojego zaufania. Z notariuszami nie jest tak prosto w Paragwaju i nie jest to taka oczywista sprawa, że notariusze za wszystko są odpowiedzialni. Także to jest zasadnicza sprawa, ale paszport i to jest najważniejsza sprawa. Okay? A więc krótkie podsumowanie. Zdecydowane tak. Z mojej strony, w stosunku do kupna nieruchomości w Paragwaju, przede wszystkim działek budowlanych, które są naprawdę bardzo dobrą inwestycją na przyszłość. W tak prosty sposób, tylko na podstawie ważnego waszego dokumentu. Ok? Trzymajcie się. A więc tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Wszelkiego rodzaju zapytania, jeżeli chodzi o nieruchomości, proszę kierować pod spodem w komentarzach, ok? Ewentualnie zapytania przez e-mail i przez telefon, ale w komentarzach jest to najlepsze. Dlatego, jeżeli wideo Wam się podobało, łapki w górę nie zapomnijcie, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnego wideo i wszelkiego rodzaju zapytania jeszcze raz proszę na dole. Zapraszamy do Paragwaju. Trzymajcie się.